Pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie. Czy ty znasz Anię Markowską? Poznałam Anię Modelkę. Markowską. Modelkę. No, jaka jest wasza relacja? Wiesz co, ja ją bardzo przelotnie poznałam. Zapamiętałam dobre wrażenie. Ona się kumpluje z moją koleżanką. A zrobiła na tobie dobre wrażenie? Takie, że tak. Pozytywne, że chciałabyś, żeby była w twoim bliskim kręgu? Bo czasem jest tak, że wiesz, że oceniamy dość pochopnie. Chce, nie chce, chce, nie chce. Wiesz co, miałam dobre wrażenie. Miałam bardzo krótki przebieg, ale pozostawiła dobre wrażenie, dobrą energię. A jak myślisz, pasuje do Kuby, bo oni tam flirtują ze sobą? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Ale połączyłabyś ich, że pasują do siebie energetycznie, bo i Kubę znasz, i trochę Anię znasz. Nie wiem tego. Nie wiem. Myślę, że oni najlepiej sami się połączą. Ej, ale to takie prowokacyjne pytanie, nie? Że takie nie wiadomo, co powiedzieć, bo wszystko będzie cytowane. A jaki masz kontakt z Kubą? Nie odpowiadam. Jezu, ty chyba nienawidzisz tych pytań, co? Ja bo one często się pojawiają. I nie lubię dzielić się prywatą bardzo. Lubię rozmawiać wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia, coś do przekazania. Ale to pytanie chyba totalnie często się pojawia, nie? W ogóle bardzo często w tych wywiadach się pojawiają prywatne pytania. Jest to dla mnie bardzo trudne. Muszę naprawdę... Bardzo mnie to stresuje. Bardzo ja widzę. Trudno widzę. Mi wypowiadać o sobie. Chętniej się wypowiadam na tematy, które są... Ale dlaczego jesteś taka skryta, zamknięta? Myślisz, że to przez depresję i przez te wszystkie rzeczy, już odchodząc od tego tematu, że boisz się trochę otworzyć przed inną osobą? Na pewno show biznes wiele w tym obszarze zmienił. Myślę, że nie zbudowało to mojego poczucia bezpieczeństwa. Przelotka z show biznesem. Myślę, że to jest też takie szokujące. Wiesz, wpadam na imprezy pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Wracam z tantry, z wyjazdu dla kobiet i jedyne rzeczy, o których rozmawiałam, to emocje, właśnie poczucie bezpieczeństwa, procesy, wspólnota. I wpadam na taką imprezę i mam takie pytanie, obudziłem cię, to jest tak zwany kubeł zimnej wody. A co ty sądzisz o tym, jak kobieta atakuje? Co ty sądzisz o tym, jak kobieta atakuje? Tam spędziłaś dużo czasu z kobietami, a w show biznesie czasem jest tak, że kobieta kobiecie jest w stanie wyrwać wszystkie włosy. Bo ty jesteś tak girl power, nie? Trochę. Ja jestem bardzo prokobieca. Ty sobie myślisz, jak widzisz takie rzeczy? Przykro mi jest, wiesz, bo my mamy wystarczająco trudno i naprawdę potrzebujemy tej wspólnotowości, wspierania, budowania siebie nawzajem. Dla mnie jest bardzo bliskie budowanie drugiej kobiety, bo mnie to też buduje. Pytałaś o Anię Markowską. Pamiętam dobre emocje, pamiętam dobry vibe, pamiętam, że miałam takie wrażenie siły i mnie to buduje. Ja się cieszę, że koleżanka, siostra pracuje nad sobą, buduje w sobie siłę i tryska tą energią, tryska tą mocą wewnętrzną i chciałabym, żebyśmy my wszystkie miały do niej dostęp, bo każda z nas... Każdy z nas mają w sobie i może się nauczyć ją odkrywać i do niej, wiesz, docierać. Dotrzeć i dać innemu. Kobietę, tak. Super, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Dzięki.